Japońska Yamaha po w zasadzie całkiem długim okresie stagnacji coraz śmielej atakuje rynek słuchawek. Pojawiły się modele nauszne takie jak YH-E700A i L700A, które zaskoczyły wszystkich swoją solidnością i bardzo naturalnym brzmieniem. Pojawiły się też bardzo małe i przystępne cenowo true wirelessy o symbolu TWE3B. Ich najnowsze słuchawki TWE5B mają sporą szansę podgryźć nieco tortu z wyższej cenowo półki. Czy jednak im się to uda? Sam jestem ciekaw, tak więc nie przedłużając, intro i zaczynamy. Yamaha utrzymuje stylistykę opakowania, którą znamy już z niższego modelu TWE3B. Widzimy duże logo producenta, nazwę modelu oraz słuchawki w wybranym przez nas kolorze. A tych do wyboru mamy aż 4. Czarny, szary, niebieski oraz prezentowany na filmie brązowe. W środku znajdziemy oczywiście same słuchawki oraz etui ładujące, krótki przewód USB typu C, wymienne końcówki dokanałowe w kilku rozmiarach oraz pakiet dokumentacji. Warto zwrócić uwagę na to, że w pudełku nie ma foliowych woreczków. Słuchawki zabezpieczono materiałowym woreczkiem, akcesoria zaś zapakowano w papierową kopertę. Miły ukłon w stronę ekologii. Etui, które jest jednocześnie powerbankiem dla słuchawek, wykonano z matowego tworzywa. Otwierana klapka pokryta jest czymś w rodzaju bardzo miłej w dotyku gumy. Z przodu widzimy 4 diody wskazujące stan naładowania pudełeczka, z tyłu zaś znajduje się jedynie port USB typu C do ładowania zestawu. Etui przez swój kształt można położyć albo postawić. Nie rozpycha też nienaturalnie kieszeni, gdy się je tam schowa. Wewnątrz znajduje się miejsce na dwie słuchawki. Wykonano je z tych samych materiałów i pierwsze co rzuca się w oczy to taka sama struktura na głównych panelach TWE5B jak na pokrywie pudełeczka. Na obydwu słuchawkach umiejscowiono po jednej diodzie stanu działania. Yamaha trochę inaczej niż wszyscy producenci podchodzi do kwestii sterowania sparowanym odtwarzaczem. Tu zamiast paneli dotykowych mamy bardzo wygodne w obsłudze przyciski. Na prawej zmianę głośności utworu oraz przeskakiwanie pomiędzy poszczególnymi piosenkami, a na lewej pauzowanie i wznawianie odtwarzania oraz włączanie trybu Ambient Sound. Zacznijmy od jednej z najważniejszych kwestii w słuchawkach bezprzewodowych, czyli akumulatorów. TWE5B mogło pochwalić się czasem pracy wynoszącym ponad 8 godzin bez przerwy. Po dodaniu energii z etui łączny czas działania wynosi, bagatela, 30 godzin. Za jakość brzmienia odpowiadają przede wszystkim 7 mm przetworniki dynamiczne, po jednym na słuchawkę. Obsługują one pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz. Można by rzec standard, ale już w tym miejscu mogę powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że grają znacznie szerzej. Bardziej szczegółowo o samym brzmieniu opowiem Wam za chwilę. Przetworniki to jedno, ważna jest też elektronika je obsługująca. Yamaha po raz kolejny sięga po autorski patent, chociażby znany z wyższych modeli nausznych, czyli Listening Care. To rozwiązanie, które uwzględnia trudności ze słyszeniem niskich i wysokich częstotliwości przy cichym odsłuchu, a także różnice w brzmieniu powstające w różnych środowiskach i koryguje balans dźwięku na bieżąco. W efekcie dostajemy wyjątkowo naturalne brzmienie. Za łączność z telefonem odpowiada, a jakże, Bluetooth, tu w wersji 5.2. Standard ten wspiera dodatkowo kodeki poprawy jakości dźwięku SBC, AAC oraz aptX Adaptive. Na wyposażeniu nie zabrakło także funkcji zestawu głośno mówiącego, co pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych. Czysty dźwięk podczas rozmów zapewnia zaawansowana budowa mikrofonu i technologia Qualcomm Clear Voice Capture. Wisienką na torcie 3 kamertonów jest odporność na wilgoć potwierdzona certyfikacją IPX5. Czas na główny punkt programu, czyli to, jak te słuchawki brzmią. Na początku warto poświęcić chwilę na dobór odpowiednich końcówek na słuchawki. To, aby nie wypadały, to jedno, jednak dobre dopasowanie odpowiada za jakieś 50% jakości. Czas więc położyć słuchawki, sparować je i przesłuchać. Mimo całkiem niemałych obudów TWE5B leżą w uszach naprawdę bardzo dobrze. Miałem obawy o wysuwanie się albo dyskomfort, jednak nic takiego nie miało miejsca. Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, dźwięk jest neutralny, niepodbity na skrajach pasma. Ogólna charakterystyka jest moim zdaniem jasna, precyzyjna i dynamiczna. Słuchawki przekazują sporo informacji, nieźle separując wokal i instrumenty, nawet przy intensywnych kawałkach. Dodatkowo aplikacja mobilna umożliwia korekcję brzmienia pod swoje własne preferencje. Biorąc pod uwagę dosyć standardowe pasmo przenoszenia, taka sygnatura brzmienia to nie lada wyczyn. Jak już wspomniałem wcześniej, wrażenie jest takie, jakby grały znacznie szerzej. Brawo Yamaha! TWE5B co prawda nie posiadają elektronicznego wyciszania hałasu, jednak już sama obecność ich w uchu nieźle izoluje nas od otoczenia.
Gdy dodamy do tego grającą muzykę, wówczas można się tylko domyślać, co mówi osoba stojąca obok nas. Yamaha jednak dodała do TWE5B tryb Ambient Sound, który sprawia, że mimo założonych słuchawek bardzo dobrze słyszymy otoczenie. Bardzo spodobał mi się też fakt, iż ten tryb nie wycisza ani nie ogranicza głośności muzyki. Te możecie dostosować więc do swoich potrzeb i preferencji. Kolejny duży plus dla TWE5B. Jak więc widzicie na przykładzie tego filmu, Yamaha po raz kolejny pokazuje, że jej powrót na rynek słuchawek to nie jest tylko chwilowy wyskok. Po bardzo udanych modelach nausznych przyszła pora na najpopularniejszą ostatnio kategorię True Wirelessów. Te z powodzeniem zapoczątkowały TWE3B, a nowy model E5B udanie kontynuuje ten kierunek rozwoju marki. To naprawdę bardzo dobrze zbudowane i świetnie brzmiące słuchawki. Koniecznie zwróćcie na nie uwagę, szukając swoich nowych True Wirelessów. W tym celu warto wpaść do najbliższego salonu Top Hi-Fi, gdzie nasi specjaliści z pewnością pomogą Wam przy ich wyborze. Jeśli jednak nie macie możliwości odwiedzenia salonu osobiście, bo na przykład mieszkacie dość daleko, zapraszam też na stronę www.tophi-fi.pl. To nie tylko źródło informacji o cenach, dostępności czy parametrach poszczególnych produktów. To również ogromna strefa wiedzy na tematy z branży audio i wideo. Serdecznie zachęcam do lektury, można się tam dowiedzieć naprawdę wielu ciekawych rzeczy, poszerzając przy okazji swoją wiedzę. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Pora się pożegnać, choć bardziej na miejscu będzie powiedzenie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.